a we wszystkich w dzisiejszym odcinku sypanie nawozu. Zasilę Saletro 35% nasze żyto, odmiana nieszczęsne. Wszystko ładnie, pięknie. Idę teraz tej cięgło. Nie wiem, też szukać, ale spotkamy się za 5 minut, bo naprawdę nie wiem, gdzie jest po zimie. Dobra, po dłuższych poszukiwaniach zostało to znalezione. A gdzie bolec? Nawet będziemy szukać bolca. Dobra, dobrze, chociaż jest to. Bolec się znajdzie. Piszcie w komentarzach, czy u was jest też taki porządek. Taki smutny. Smutny jestem, bo kurczę, Franca, pogoda się zmienia. Słuchajcie, dalej się pogoda zmienia. Dalej nic nie mogę zrobić. I poszukamy bolca. Jest bolec? Jest. Jest tutaj wkręcony. Proszę mi to tak naciągnąć. Jest. Jeśli masz hektar 20, rękami by się rozsiał. Kiedyś wam pokażę rękami, jak rozsiewam. Słuchajcie, lepiej idzie. Patrzcie, ile to już przygotowuję, to szukam. Tak już bym połowę rozsiał. Połowę bym rozsiał. No. Metodą tradycyjną. Nie prymitywną, tradycyjną. To jest, nie wiem, muszę to przerobić jak zwykle. Bo jak podnoszę, to mi zaczepię tu o ten błotnik. No dobra. Ty, ja jadę po ten azot. Źle mi się sprzeda to żyto. No to ostatni rok sieje. Słuchajcie, ostatni rok sieje, będę odłogowywał. Czyli zostawiał czarne ziemię. Będę sadził tylko tutaj. I tyle. Jak świniaczka. Kiedyś to było, jakoś kiedyś wszystkim się opłaciło i kosiaka trzymać, i krowa była w każdym gospodarstwie. A teraz co? Słuchajcie. Zajeżdżam do takiej, to już mi się przypomniało, zajeżdżam do takiej dużej hurtowni. No, z nawozami. I mówi tam, no taki, no, znajomy, no, nieznajomy, no, znajomy, no, zawsze u niego kupuję. No, azotu już teraz nie ma, już ostatnie worki, widzę, stoją na placu, ale pozamawiane wszystko, żeby azotu nie można było kupić? Słuchajcie, ja teraz będę tylko kombinował jak ten lis, żeby gdzieś azot kupić. Ja zawsze, o, trzeba mi jadę. Do tej pory tak było. Trzeba mu miła za to, pojechałem. I słuchajcie, nie kupiłem u niego, musiałem kupić w jakimś innym sklepie. Ja tylko będę jeździł tak do apteki teraz. Ja kupiłem po 1400 za tonę. A już się słyszy 1600. Nie dość, że drogi i jeszcze nie ma. Nie ma. No bo Krzysiek, ty nie zrobiłeś zapasów. To ja mam jakieś zapasy robić, słuchajcie. W którym my jesteśmy wieku? Zobaczcie, materiałów budowlanych, na przykład taki głupi drut. Słuchajcie, byłem wczoraj, bo kupowałem takie części do tunelu. Kupowałem drut, że gładki, 12. Patrzę na paragon, 25 zł. Pytam się tego, słuchaj pana, ile kosztuje żebrowany? Koło 50. Słuchajcie, koło 50 zł. Co tu się robi, słuchajcie? Co tu się... Jeszcze z pół roku i budowlanka siądzie. Zobaczycie. Ile już tu nasypałem? Czwarty to będzie ile? Po 30 kila? 120. Wszystko. No jeśli nic nie dawałem tam, bo słuchajcie, po stanowisko po tytonie jest bardzo dobre, już chyba wspominałem. Po tytonie jest bardzo dobre. Fajną rzeczą, że te 25 ma fajny taki prosty ten. O, do naworki wozić.
towaru. Nawet jak tutaj zostanie w lejku, to później wymieszam to i tam do... Tak to wygląda. No żyto jak żyto. Może i troszkę słabe. Słabe no. Tu gdzieś nawet chyba nie dosiane niż tutaj. Ale to się woli będę już jak będzie, tak będzie. Z żyta to ja się tu nie dorobię do niczego. Tak to jest w tym życiu. Bardzo niska cena. Próbuję go w tym roku sprzedać w innym miejscu. Dobrze, że nie czypałem tego worka, bo zostało mi. Przykryję czymś to, później to sobie saleczaku, jak już mówiłem, tam w środku. 100 kilo ci poszło? Więcej jak 100 kilo, ale tu jest więcej. No, gdzieś tak 100 kilo na hektar jest, nie wiem. Mówcie, piszcie w komentarzu, co dużo, czy to mało. No i co, ja następnie. Jak tam twoje brony? Brony? Troszkę mi się tam pokrzywiły, ja muszę to posklepywać. To muszę posklepywać, słuchajcie, muszę to posklepywać i to idę po młotek. To będę na parze, bo już mnie to ani wczoraj zdenerwowało. No i tutaj mi się troszkę wykrzywiło, ale to trzeba to takie wykrzywienie. Tu mi się skrzywiło, chyba jak cofałem. No to wezmę jakiegoś klocka i poprostuję. I to też mi się tutaj rozszczepiają, słuchajcie, denerwuje mnie to. No. Jak to się mówi, no cofnęło mi się, nie powiem, ale żeby się aż dwie odczepiło, no. Deszcze nadają, wiecie, denerwuje mnie to, że na przykład człowiek chce coś zrobić, a deszcze nadają, no. I po południu u nas ma deszcz. I tak się zastanawiam, czy jest sens bronowanie, no. No jakoś tam będzie. Ładny tunel? Przepiękny. Idziemy do tunelu. Ten pionek jest za wysoko. Ja tu go obkuję troszeczkę, tak z parę centymetrów. Może nawet tutaj obetnę tę rurkę, bo ja tak widzę, że on jest troszkę góruje nad tymi wszystkimi. Chyba, że te popodnoszę, bo tak jak to mówiłem, pokazywałem wczoraj, że też można go podnieść. Także tutaj jest jeszcze do tego. Jeszcze duża regulacja jest. A pytacie się, jak tytoń? No może przejdziemy do namiotu. Dziękuję. Tunelu. Przejdziemy do tunelu. Dobra? Jak twoje nasionka? Znajdujemy się właśnie w tunelu i widzę ciemność. No dobra, no co tu mamy, no? Odkrywamy agrowłókninę. Odkrywamy moją folię. Słuchajcie, no efekt daje taki, że ta folia. Po co jest ta folia ogólnie? Bo ta folia jest po to, żeby ziemia nie traciła wilgoci, wiecie? Bo ta ziemia nie traci wilgoci. No i co? Ciemność widzę, no ciemność widzę, nic nie widzę, kurde. Wcześniej okulary są, jest pierwszy kieł. To jest kieł. O, tutaj, ja to może rzucę. Precyzyjna operacja. O, kurczę, przewróciłem go. Dobra, jakoś sobie da radę. No pierwsze schodzą już, zaczynają, no już zaczynają kiełkować, nie powiem. Trzeba się dobrze przyglądać. Słuchajcie, było i było zimno. Znaczy zimno, chłodno. Wczoraj, jedynie wczoraj to było 30 stopni tutaj w tunelu. No i dzisiaj ma być ciepło, ale to tylko pół dnia, no. A nasiona zawsze schodzą, słuchajcie, do tygodnia schodzą. Czyli jak siałem w sobotę, to już następną sobotę... W tą sobotę. W tą sobotę po prostu miały zejść, ale jak jest ciepło. Jak jest troszkę chłodniej, no to jak to się mówi, czas wegetacji wydłuża się, no bo to jest zimno. Słuchajcie, temperatura, żeby schodziły nasiona, to nie wiem, 30 stopni? Ile teraz mamy tutaj? No tu mamy po 25. Tu mamy 25. No tak to się mówi, jeszcze jest wcześniej. Dobra, to ja idę w sumie, biorę młotek i będę prostował te brony. Także co, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie.